Bardzo, ale to bardzo dawno temu wam nie pokazywałam swojego śniadania. Za to mówiłam wam, że będę ograniczać chleb. No i go ograniczam. I teraz tak, mam tutaj figi, świeże figi. No po prostu jesteśmy zakochani w figach w tym roku. Moglibyśmy je jeść cały czas. Tutaj mam kasztany. A tutaj mam fejkowe filety, piersi z kurczaka, ale fejkowe wegańskie. Tutaj mam kiełbaski wegańskie. No i tutaj mam cokolwiek to znaczy Sharon Fruit. Ja myślałam, że to jest... No, ja myślałam, że to jest khaki, ale to chyba jest khaki, ale khaki. Khaki, khaki. Ja mam problem z takimi wyrazami. Ale to jest napisane, że to jest jakiś Sharon Fruit. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś nazwa własna, może jakaś odmiana, bo to jest ewidentnie khaki. No, także ten tego będę jadła. Khaki, kasztany, figę i fejkowe mięso, bez mięsa. No dzień dobry, dzień dobry. Mamy niedzielę. Ja się dzisiaj wyspałam. Wczoraj też się wyspałam. No, ale dzisiaj też się wyspałam. Jak wstałam, poszłam do Morrisona, kupiłam parę rzeczy na śniadanie i takie tam. I się okazało, bo wczoraj jak ja byłam na celebracji IQOS, to u nas byli znajomi. Się dzieciaki pobawiły, bo nie mają syna. I się umówili, że być może dzisiaj oni do nich pojadą. No i dzisiaj właśnie Monia napisała do mnie, czy przyjedziemy, bo się tam wstępnie umawiali, no ale ja nie mogę, bo mam pracę, a więc chłopaki pojechali do Newcastle, a ja właśnie wypiłam kawę, jest godzina druga, coś na YouTubach pooglądałam, trochę poprzymulałam sobie i nadeszła ta godzina, kiedy ja zazwyczaj, znaczy ja się wcześniej zabieram za pracę w tygodniu, kiedy dzieci są w szkole, też sobie na przykład zjem śniadanie i sobie piję kawę, i dosłownie się odmóżdżam, po czym gdzieś tak między 10 a 12, a właściwie tak 11 a 12, zależy jak się wyrobię z tą kawą, kiedy poczuję, że to już, no bo to jest, wiecie, życie artysty, to nie jest tak. Ale jo, puczochrana jestem. Wczoraj taka ładna, a dzisiaj taka puczochrana. Cóż, no. I ja się wtedy biorę za pracę, no i właśnie dzisiaj też się biorę za pracę, bo muszę szoperki skończyć, mam 20 szoperek do skończenia, tych kropeczki, ale już mam tylko do przyszycia rączki do worka, czyli wykończenie szoperki tak naprawdę, to już jest ostatni szew, a dokładnie dwa szwy i szoperki będą gotowe, a mam jeszcze do uszycia haremki, ponieważ... Czemu się na was nie patrzę? Ponieważ koleżanka się odezwała, bo my stworzyłyśmy do tej naszej grupy dziewczyńskiej, stworzyłyśmy podgrupę sprzedażową, żeby nie było spamu sprzedażowego w grupie głównej, to założyliśmy, jestem współzałożycielką tej podgrupy sprzedażowej. No i jak ja uszyłam te haremki dla siebie, to od razu tam dziewczynom napisałam, że nowa kolekcja, szyję i mam i w ogóle. No i tam parę dziewczyn się odezwało, że w jakimś tam czasie sobie zamówią u mnie, czy tam kupią. No i właśnie jedna z nich się ostatnio odezwała i się zdecydowała na dwie pary. Jedna para jest uszyta i są to te fioletowe tutaj. O, proszę bardzo, tutaj wam wrzucam. Moje ulubione. Druga para moich ulubionych pójdzie, bo pierwsze moje ulubione poszły do Roni, czyli te. I tutaj macie Roni w Edynburgu, w moich gaciach. Jezus, to jest wspaniałe. Roni, love you. Mua, mua. A właśnie te moje kolejne ulubione. Osobiście bardzo siebie w nich lubię, bo założyłam je na potrzeby sesji. Oczywiście no, więcej ich nie zakładałam. One czekały na swoją właścicielkę i znalazły. No i jedne spodnie muszę doszyć z tego tutaj materiału. I mnie czeka praca i jeszcze dużo rzeczy muszę uszyć. W międzyczasie, bo mam dużo planów na szycie i dużo planów
realizację pewnego projektu, który już po prostu się pomału materializuje. Powiem wam tylko, że muszę kupić mikrofon. Mikrofon taki, wiecie, taki przepinany, bezprzewodowy. Mam koleżankę, która ma mikrofon. On jest bo właśnie na grupie dziewczyńskiej napisałam, czy orientują się w mikrofonach, albo czy ktoś ma pożyczyć, póki sobie nie kupię. No i właśnie koleżanka się do mnie odezwała, że ona ma taki fajny mikrofon z takim adapterem, jak ja mam na przykład słuchawki bezprzewodowe i jak ja włożę do tego pudełeczka, to one się od razu ładują. No. I właśnie taki mikrofon ma i tam ma dwie sztuki mikrofonu i właśnie też w takim pudełeczku ładującym. I ona mi obiecała sprawdzić, czy naraz działają dwa mikrofony, że czy da się dwa mikrofony połączyć tam Bluetoothem i tak dalej. Dwa mikrofony z telefonem, żeby po prostu podczas nagrywania te dwa mikrofony działały i odpowiednio nagrywały dźwięk. Osoby, które wiedzą, jaki to jest projekt, to cichutko, które się domyślają, też cichutko. No, więc jak tylko kupię ten mikrofon, to lecimy z tematem i będzie, myślę, fajnie. Na to liczę. A teraz biorę się za pracę. Czy ja tu mam jeszcze jakąś kawę? Coś tam, resztkę kawy mam. Przerwa na łyka. I pracujemy. I pracujemy. Niedziela pracująca. Tutaj o jaką mamy godzinę, o której zabrałam się za pracę. A mam pracę, mówiłam wam o tym już. Ponieważ tu się robi praca. Będą się kroić spodnie dla koleżanki. Obrysowałam szablon. Teraz wytnę. Materiał będzie taki. Tutaj taki bardziej w zielony wpadający troszkę. No taki turkus. Dziwnie to zabrzmi, ale taki brudny turkus. Nie taki kliniczny, tylko taki właśnie bardziej jesienny. O, może tak? No i jak to skroję, to przyłożę to skrojone już do drugiego kawałka materiału, ponieważ dwa takie muszę mieć kawały. No i się robi. No, musiałam sobie zrobić przymusową przerwę, ponieważ trzeba było iść po dzieci. Krzysiek tam jakiś makaron gotuje. Spaghetti będzie dzisiaj. Oj, Ami uwielbia to moje wegańskie spaghetti. Ja kupuję tam takie mielone i mu to bardzo smakuje. Mogliby to jeść codziennie naprzemiennie z pomidorówką, ale ja nie o tym. Normalnie brakuje mi czasu. Ja wiem, że ja dzisiaj bardzo późno zaczęłam. Ale i tak mi brakuje czasu, bo nawet jak zacznę o jakiejś normalnej porze, czyli tak między tą 10 a 11, to i tak ten czas szybko leci i znowu trzeba iść po dzieci. No. A i czasami jeszcze coś tam doszywam po ich szkole, ale to już nie jest ta koncentracja, to już nie jest to. No, obiad trzeba zrobić, to się trzeba nimi zająć, jakieś zadania zrobić. No, wiecie jak to jest. Ja nie wiem, ten czas tak zasuwa, no nic tylko go wykorzystywać i wyciskać jak cytrynę, no tylko to mi zostało. No, dobra, kończę, idę sobie. Aha, i jeszcze jedno. Dzisiaj jest tak ciepło. Ja poszłam rano, no powiedzmy. Przed południem poszłam do Morrisona coś tam kupić na śniadanie, to wam chyba mówiłam, albo i nie, ale poszłam do tego Morrisona, no i założyłam sobie no, t-shirt, na to bluzę i tą moją narzutkę. No i było mi, naprawdę było mi ciepło, ale dobra, wróciłam do domu, no i teraz wybieram się po dzieci, no i założyłam znowu tak samo, tylko na bluzkę na ramionczkach, nie, bo tu mam bluzkę na ramionczkach i wychodzę, no ugotuję się, no i zamieniłam na marynarkę i tak się gotuje. Jest 16 stopni. Październik. Cieplej niż niektóre dni letnie było. No, w każdym razie jest
tak gorąco, jest tak ciepło. Zdycham. Ej, to znowu ja, bo wiecie co, jeszcze wam coś chcę powiedzieć. Zamówiłam mikrofon i mikrofon przyjdzie do mnie gdzieś tak w drugiej połowie października. Zamówiłam przez Amazon polecony mikrofon przez koleżankę. Ona go sprawdzała, czy da się... Ja wam to mówiłam, że sprawdzała, czy się da podpiąć dwa mikrofony do jednego, tak jakby wideo. I tak, da się, działa to tak, więc po prostu perfekcyjnie. Ja tobie, Aniu, bardzo dziękuję, że mi pomogłaś z tym mikrofonem. No już się nie mogę doczekać, aż do mnie przyjdzie i będę mogła ruszyć z moim tajnym projektem.